Cześć, kanał 365 dni o piłce, seria, w której omawiam najciekawsze spotkania danej kolejki i w tym odcinku zapraszam Was na spotkanie, które wybrałem w kolejce numer 6, czyli mamy końcówkę sierpnia, mecz w Gdańsku pomiędzy tamtejszą Lechią a Radomiakiem Radom. Wynik 2-2, tak jak widzicie na planszy z serwisu Extra Stats. Jeszcze raz odsyłam do tego portalu, link znajdziecie pod filmem, bo uważam, że naprawdę portal, z którego można czerpać garściami, bardzo szczegółowe informacje. Ale więcej o samym meczu. Lechia jeszcze za kadencji Piotra Stokowca, było to w ogóle ostatnie spotkanie prowadzone przez tego menadżera. Dzisiaj wiemy, że pracuje w Zagłębiu Lubin. Natomiast to było spotkanie, które skończyło jego przygodę w klubie z Pomorza. Na pewno dobrze jego drużyna wystartowała, bo już po 18 minutach był wynik 2-0. Także naprawdę rozpoczęła mecz z przytupem. Autorami bramek, tak jak widzicie na grafice, boczny obrońca, a właściwie w tym meczu taki cofnięty skrzydłowy, występujący w roli młodzieżowca, czyli Mateusz Żukowski, a na 2-0 uderzył Maciej Gajos po takim wycofaniu piłki ze skrzydła. Środkowy pomocnik, były zawodnik m.in. Lecha Poznań czy Jagiellonii, uderzył nie do obrony w bramkę Filipa Majchrowicza. I wydawać by się mogło, że rozpędzona Lechia pójdzie po kolejne bramki i pewnie dokończy to spotkanie. Jeżeli nawet nie będzie konsekwentna w strzelaniu, to przynajmniej dowiezie ten wynik do końca, bo rezultat 2-0 zdawał się być takim pewniakiem, żeby 3 punkty ze swojego stadionu przeciwko drużynie Beniaminka wynieść. Natomiast Radomiak odbudował się w drugiej połowie i co warte do zerknięcia jeszcze drużyna kierowana przez Dariusza Banasika bez tej hiszpańsko, powiedzmy portugalsko-brazylijskiej krwi, bo nie było ani Nascimento, Maurides wszedł na drugą połowę i tak jak widzicie Rondom i Luis Machado również w roli piłkarzy rezerwowych, w roli zmienników. Jeszcze w drużynie występował czy Miłosz Kozak, Sokół był zawodnikiem wchodzącym i Mike Kawrot również pełnił znaczącą rolę. Dziś Niemiec troszeczkę odsunięty od składu, raczej dostaje ogony, natomiast asystent w tamtym spotkaniu. I tak jak powiedziałem wcześniej, Radomiak wyrównał, strzelił 2 bramki w dość krótkim odstępie czasu. Pierwszy gol z akcji po dograniu właśnie wspomnianego Niemca, a wykończył bramkę Luis Machado, który minutę po wejściu zdobył gola. Drugą bramkę strzelił niezawodny Karol Angielski, który imponuje całej piłkarskiej Polsce. Mówimy, że Angielski wreszcie się odnalazł i to jest ten klub, w którym czuje się najlepiej. Bramka co prawda z rzutu karnego po weryfikacji VAR. Tam piłka zagrana ręką w polu karnym Lechii, natomiast gol bardzo pewnie strzelony. Jeszcze w końcówce meczu Lechia mogła wyjść na prowadzenie i ostatecznie wygrać. Między innymi Diabate, piłkarz z Mali, miał świetną okazję, właściwie dwukrotnie, natomiast gdzieś tam szwankowała skuteczność i ostatecznie remis w tym meczu. Tak jak wspomniałem wcześniej, Piotr Stokowiec z pracą się pożegnał, a uważam, że to spotkanie było takim przełomowym momentem, jeżeli chodzi o Radomiak, bo tak naprawdę wygrali oczywiście wcześniej z drużyną Legii Warszawa u siebie. To spotkanie opiewało w kilka czerwonych kartek. Legia grała w międzyczasie w rozgrywkach, w eliminacjach rozgrywek europejskich, ale mecz w Gdańsku na tle silnego rywala pokazał, że drużyna będzie się liczyła, no i później po kilku takich słabszych spotkaniach wspaniała seria samych zwycięstw. Ostatecznie drużyna Radomia zatrzymała się na Piaście Gliwice remisując, ale generalnie pokazała się świetnie, była objawieniem tej jesieni. Z kolei Lechia Gdańsk, którą później przejął trener Kaczmarczyk, wyglądała równie dobrze i bije się o miejsca w trójce z przodu. Drużyna, która zupełnie gra inaczej niż za kadencji wspomnianego Piotra Stokowca, który mówił, że niewiele da się zmienić z tym potencjałem piłkarskim, a tu proszę, naprawdę bardzo dobrze ogląda się grę biało-zielonych. Uważam, że jest to jedna z lepszych drużyn. Tak to wyglądało raz jeszcze w statystykach, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy dokładne minuty, asysty, bramki, nawet widzów, ilu ich dokładnie było na tym spotkaniu. Zachęcam do śledzenia mojego kanału. Dziękuję za odcinek, zapraszam do innych filmów na kanale, do lajkowania materiału i do komentarzy. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.